dobra, tu. Trochę się gnie. Nie ta ręka. Jestem leworęczny. Siemano. Szybka akcja była, co? Golenia tego czegoś, tego właśnie pięknego stwora, wynalazku. A teraz słuchajcie, ci co nie oglądali jeszcze o tym kwiatku. W listopadzie, jak się nie mylę, został schowany do ciemnej piwnicy, tutaj przy piecu stał. Było nieraz w odcinkach takich ogólnych, bez żadnego dostępu do światła. Żadnego. Zaczął kwitnąć w marcu 2019. I co wy na to powiedzcie? Jak długo może kwitnąć bananowiec? No długo. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Tu taki stwór się zrobił. No i tu trochę podgoliłem pieniek ładny. I co najważniejsze, no obczyściłem. Widzieliście, jak wycinałem. Dzieci! I teraz tak, ten matecznik ma 4-5 lat. I wyobraźcie sobie, zaraz wam powiem, najpierw zobaczymy, ile ma odrostów. Policzę dosyć szybko. 26 odrostów. 26 odrostów. I przez te 4 lata 70 było minimum od jednej matki. Tej, którą kupiłem kiedyś jako taką malutką, o, jako takie coś. To wszystko na wiosnę oddzielę. I teraz tak, co się stanie, on jak skończy kwitnąć? Koniec, koniec bananowca. Ale w tym czasie bananowca wypuścił tyle odrostów, tyle dzieci, zresztą sami widzicie, to wszystko będzie do oddzielenia i jak to oddzielę i posadzę w dobrej ziemi, to w jeden sezon też podrosną do takich grubasków. Zaraz wam pokażę jej córkę, albo już albo wnuczkę, nie wiem, bo to trochę minęło. Tu jest, to jest ta, tylko zakurzona, wiadomo. Zobaczcie, jaka gruba pała. No i oczywiście też już są odrosty, też muszę tutaj obczaić, ale mam jedną sztukę, którą grzyb zaatakował. Teraz wam pokażę. O tu. Chodź tu, dziadu. I nie wiem, czy coś z tego będzie. O. Stoi sobie bez ziemi. Taka oto pała. Na razie nie wygląda źle. Musiałbym przyciąć górę, zobaczyć. Właśnie. Co nie? Stalewiak. Stalewiak, przypnij górę. Dobra. Kurde, kabel bym ciapnął od mikrofonu. O. Jeśli będzie zielony środek, to będzie żyć. A jak czarny, to nie. Widzicie to? Jedziemy dalej. Będzie chyba będzie dupa. Ale mam tego w zapasie. No. W sumie to zaraz miejsce się zwolni. To pójdzie na kompost. O, dobra, już nie tnę. Patrzcie, zgniło. Czyli jest zepsuty. Ale. Kurde. Czekajcie. To będzie trzeba wyczyścić, bo to grzyba. Grzyba ma. Dezynfekcja. O, a potem stalewiak, szukasz tych wszystkich nożyków. Dobra, tu.
trochę się gnie, nie ta ręka. Ja jestem leworęczny, dlatego mnie to wszystko lewą lepiej wychodzi. Dobra. Tak, widzicie? Środek jest do dupki, czyli ten banan jest do wyrzucenia. Ale powiem wam, że jeden przypadek mi się tak trafił, że po prostu zatokował jakiś grzyb od korzeni i wszystkie odrosty plus ten banan. To jest, mówię, to jest jeden sezon. O, z takiego malutkiego, zobaczcie, jaki wielki rośnie. Ale jeden mi tylko zaatakowało przez te 4 czy tam 5 lat, 4 lata chyba. No, tak więc taka sytuacja. Zobaczcie jeszcze raz ten piękny bananek. No i co? Troszeczkę, a nie, nie podleję go. Bardzo łatwo zimuje, nie musi mieć właśnie dostępu do światła. Nawet tak jak basio można go traktować, no może troszeczkę w cieplejszych warunkach. O warunkach oczywiście jest wszystko na internetach, w moim kanale znajdziecie co idzie, jak się zimuje. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się tym dziwolągiem, że tak powiem. Piękny dzik.